Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje, w których m.in. Tarnowa straciła flagę. Gieksa i Banik świętowały 25-lecie zgody. Miśka nie stać na wyjście z aresztu, a w Ameryce Południowej sanepid wtargnął na boisko i przerwał mecz. Ekstraklasa pauzowała z powodu meczu reprezentacji, a przed meczem Polski z Anglią zachęcam Was do zapoznania się z ofertą Betfana, gdzie czeka na Was cashback i wcale nie trzeba nim obracać 20 razy, tylko wystarczy raz. Link oczywiście znajdziecie w opisie, a ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Tarnowia straciła flagę na rzecz swojego największego rywala. Pierwsi pochwalili się tym fani Unii za sprawą fanpage'a Unia Tarnów Sportowe Charaktery. Jak relacjonują rodowici tarnowianie, cała sytuacja miała miejsce po ich wyjeździe do Zakliczyna. Uniści zaczaili się pod domem jednego z kibiców, który akurat był w posiadaniu fany. Tarnowia nie chce komentować zdarzenia i bierze stratę na klatę. Korzystając z ligowej przerwy w Katowicach rozegrano mecz towarzyski, który był głównym punktem świętowania 25-lecia zgody Gieksy i Banika. W tym roku odbyło się już kilka wydarzeń z okazji tego jubileuszu, z których największym do tej pory był turniej kibicowski Silesian Family Cup. Wracając do sobotniego meczu, na płocie swój debiut zaliczyła także łączona fana Gieksy i Banika, a goście z Ostrawy przybyli na to spotkanie w jakieś 700 głów. Niestety na stadionie pojawili się też nieproszeni goście, którzy próbowali zepsuć kibicowskie święto. Smutni panowie chwalą się, że jeszcze przed spotkaniem przejęli ponad 100 sztuk materiałów pirotechnicznych, które były zakopane na terenie stadionu. Mimo że był to mecz przyjaźni, w zabezpieczeniu imprezy sportowej udział wzięło ponad 170 wąsów. Nie przeszkodziło to jednak kibolom i mecz GKS-u Katowice z Banikiem Ostrawa był prawdziwym spektaklem na trybunach, gdzie polska i czeska ekipa przedstawiła aż 4 oprawy. 25-lecie zgody przy Bukowej świętowało 4161 widzów. Krakowski sąd zdecydował, że Misiek może opuścić areszt za poręczeniem majątkowym. Jak się jednak okazuje, Paweł M. od 2 tygodni ma problem, żeby uzbierać potrzebną kwotę na wyjście, a ma na to tylko 30 dni. Świadek koronny nie jest w stanie wpłacić w gotówce 850 tysięcy złotych, które wyznaczył sąd. Adwokat Uszatka złożył zażalenie w tej sprawie, twierdząc, że jego klient jest w stanie wpłacić 100 koła, a resztę kwoty może uregulować hipotekami na nieruchomości. Do absurdalnej sytuacji doszło w Ameryce Południowej, gdzie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata miały zmierzyć się ze sobą Brazylia i Argentyna. Mecz został jednak przerwany po kilku minutach, ponieważ na boisko wtargnął sanepid z policją, chcąc aresztować piłkarzy. Powodem interwencji było zatajenie w protokole przez 4 piłkarzy Argentyny covidowych informacji. Zgodnie z pandemicznymi przepisami obowiązującymi aktualnie w Brazylii, wszyscy, którzy w ostatnich 14 dniach przebywali na terenie Wielkiej Brytanii i trafili na terytorium Brazylii, powinni poddać się 14-dniowej kwarantannie. Podobno piłkarze nie wskazali w formularzu covidowym, że w Wielkiej Brytanii ostatnio przebywali. Czujni urzędnicy wyśledzili natomiast, że przebywać musieli, bo grali przecież w meczach swoich klubów w Anglii. Mecz nie został wznowiony i albo zostanie rozegrany w innym terminie, albo Brazylii zostanie przyznany walkover. Warto również wspomnieć, że w Kielcach zameldowało się około 50 fanów Miedzianki. W Kielcach odnotowano najwyższą frekwencję w kolejce, która wyniosła 6334 widzów. W
Łodzi przy Alei Unii przez trwający remont stadionu zabrakło kibiców gości, ale za to pojawił się wymowny transparent. Tu powinna stać Resowia, ale 5 lat temu zachowała się jak Awruch. Odnosił się on oczywiście do 2016 roku, kiedy to Resowia zaczęła nawiązywać kontakty z Wisłą Kraków. 12 lipca 2016 roku, po 33 latach, sztama oficjalnie przeszła do historii. Na wyjazd do Jastrzębia wybrało się 170 kibiców pod Beskidzia i w drugiej połowie zaprezentowali oprawę. Klatkę w Opolu wypełniło blisko 500 widzewiaków ze wsparciem kiboli Ruchu. Warto też dodać, że na zbiórce przed tym wyjazdem fanów Widzewa próbował zaskoczyć bydgoski Zawisza, ale we wszystko wmieszali się ci co zawsze. Wersje obu ekip, jak to zazwyczaj bywa, trochę różnią się od siebie. Torfiorze pojawili się w Lublinie w jakieś 20 głów. 31 fanów Olimpii Elbląg wspieranych przez trzech ziomali z Warszawy wybrało się na daleki wyjazd do stolicy Podkarpacia. Miejscowych wspierało 80 kibiców Stalówki z flagą oraz delegację Karpat Krosno i Łady Biłgoraj. Dzięki uprzejmości gospodarzy na trybunach w Janikowie zasiadło 44 fanów Olimpii Grudziądz. Na najdalszy wyjazd w rundzie do Radzynia Podlaskiego udało się 9 unistów z Tarnowa, a na najdalszy wyjazd w sezonie do Nowego Targu udało się 12 kiboli Sandomierskiej Wisły. Na sektorze gości w Zdzieszowicach obecnych było 65 kibiców Chemika. Do Głogowa Małopolskiego wybrało się 7 fur kiboli JKS-u, których w trakcie meczów wsparło 25 fanów Resowi i 5 Siarki. Ostrowia na niedaleki wyjazd do Czekanowa wybrała się 75 osób. W Czerwińsku zameldowało się 54 stilonowców z jedną flagą. Do Bystrzycy Kłodzkiej dotarło 110 fanów Wałbrzyskiego Górnika. Olimp Złocieniec na swoim wyjeździe zameldował się w 13 głów. W klatce w Ząbkowicach Śląskich zameldowało się 43 fanów świdnickiej Polonii, w tym jeden kibic tyskiego GKS-u. Goście w drugiej połowie otrzymali konkretne wsparcie od Wałbrzyskiego Górnika. W Woli Żołdzińskiej stawiło się 27 gości z Gorlic, w tym 5 ziomali z Podhala i 7 z Kolejarza. Kibice Sparty Wrocław wypełnili sektor gości w Lesznie. W klatce na stadionie Wybrzeża Gdańsk pojawiły się Wilki z Krosna, a gospodarze zaprezentowali 2 oprawy. Fani Żużlowej Ostrowi byli obecni na sektorze gości w Rybniku. W tym wydaniu to już wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o poprzednim tygodniu i jakie mecze zapowiadają się ciekawie w następnym. Sprawdźcie też opis, gdzie możecie zapoznać się z ofertą Betfana, a jeśli wytrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzu piknik. Ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.